Cześć, Aleksandra Wtorczak, wraz ze mną Albert Sosnowski po swoim panelu wraz z przeciwnikami. Jak wrażenia? Cześć, witajcie. No bardzo zadowolony. Moje śmieszki, kurdupelki znowu zrobiły show. Naprawdę świetna zabawa z nimi. Podskakuje mi ogromnie rozpoznawalność, więc bardzo się cieszę. Chłopaki z fasonem mają taki śmieszny dowcip, nie ubliżamy sobie, jest na wesoło. Traktujemy to oczywiście jako show, jak takie prawdziwe friki. Tak właśnie jak Mario wspomniał, takie porównanie troszkę walki Jake Paul Mike Tyson, że ja jestem tym pięściarzem, a to jest dwóch, tylko w polskim wydaniu, dwóch zawodników przeciwko mnie, więc naprawdę jest na wesoło. I wiadomo, no wszystko tak zweryfikuje ring, ale myślę, że cała ta otoczka i fajny odbiór jest w ogóle publiczności, że coś takiego ma miejsce. Wszystkim nie dogodzisz, ale ogólnie dużo osób się ma z tego fajną bekę i widzisz, że akurat troszkę taka jest kontrast, inna rzecz. Inne dymy, takie przynajmniej kulturalne ze śmiechem, a nie taka patologia, jakieś wyzwiska, które są udawanie kogoś, kim się naprawdę nie jest. A masz tutaj kogoś na myśli? Nie, no chociażby ten panel, który teraz trwa, więc tam no, tak mi się wydaje, nie? Jakby nie wsłuchuję się, dlatego też nie chcę tutaj być jednoznaczny. Skupiam się teraz na chłopakach. Jest wesoło, naprawdę jest fajny kontakt. Nie wiedziałem, że oni takie są zgrywusy, więc będzie wesoło. Zabawnie. Ale mówisz tutaj bardziej o Natanie, czy o Denisie, czy o Gracjanie? Nie, no myślę, że tutaj panowie specjalnie dzisiaj są wzięci, bo jakby wiedli prym w tych swoich panelach i mają sobie coś do wyjaśnienia, więc taki nie do końca, na pewno w sportowy sposób najbardziej, ale poza tym w takim sposób właśnie trash talku. Rozumiem. Ty nie przepadasz za takim chyba sposobem rozmawiania i wyjaśniania spraw? Nie, zdecydowanie nie. No, ja przez całą karierę sportową jednak inny troszkę szacunek wygląd panuje na konferencjach prasowych przed walkami bokserskimi. Walczyło się na największych arenach. Bardziej brałem właśnie przykład z braci Kliczko, aczkolwiek są zadymiarze, chociażby Tyson Fury i inni, natomiast no, troszkę na innym poziomie to jest, więc pasuje mi po prostu stare moje oblicze, a nie byciem takim tokerem, czy tym, co mówię. Aczkolwiek wchodzę w świat fightów i liczę z tym, że muszę też się przebranżowić, troszkę pozmieniać. Myślę, że powoli to łapię, chcę się odnaleźć w tym świecie jeszcze. Chciałbym powalczyć, jestem na sali treningowej, więc będę musiał się zaklimatyzować i też wprowadzić troszkę do swojego repertuaru jakichś takich powiedzonek zaczepnych, ewentualnie jakichś takich sytuacji, które przyciągną jeszcze większą oglądalność. Jak najbardziej, czyli mówisz, że popularność wzrasta dzięki chłopakom, czy dzięki bardziej klautowi i temu, że walczysz? No tak, myślę, że to połączone rzeczy. Myślę, że to, że walczę na klaucie w organizacji fightowej, dziękuję włodarzom, że znowu mam okazję i myślę, że naprawdę ta walka się obroni i będzie dużym sukcesem dla tej organizacji, więc z tego się cieszę. No i to, że z chłopakami to jest prawdziwy freak fight, dwóch takich śmieszków z grywusków mi się trafiło, którzy naprawdę są wybitnie zabawni, więc to też trafia do publiczności. Każdy wie, że akurat nasza walka to jest taki typowo freakowy pojedynek, gdzie są śmiechy, gdzie są żarty z fasonem. Natomiast wiadomo, wymiar sportowy będzie dopiero 8 czerwca i tutaj na mnie też jest presja, no bo jednak jestem ogromnym faworytem i tutaj wiadomo, że muszę wyjść po zwycięstwo i tak zrobię, nie? Dokładnie, jest duża presja, jest kurs bardzo niski na ciebie. Tak jak, nie wiem, któryś z panów powiedział, że takich trzech jak nas dwóch to nie ma nigdzie, ale właśnie nie wiem, o co dokładnie chodziło. Natomiast chyba chodziło też o to, żeby trzech tutaj rywali lepiej jakby było na ciebie niż dwóch. Tak, był żart, bo tam z tego co wiem, to radar dzwonił, który ewentualnie miałem dołączyć do ich trójki, wtedy by było na pewno troszkę gorzej, no bo jednak jednego umu stracić ze swojego wzroku, nie widzieć ich, więc mogą być ciężej. Natomiast, no wiadomo, trzeba też trenować, ja akurat nie mam problemu, jestem w treningu, więc myślę, że będzie fajna walka. Jeszcze zrobię kilka konferencji takich, że będzie wesoło, więc szykujcie się na grzmoty i na dobrą zabawę, będzie śmiesznie. Też widziałam to zestawienie, kiedy chłopaki jeden na drugiego wskoczył i ty tam próbowałeś zobaczyć, jak to może wyglądać w takim zestawieniu. Jak myślisz, czy oni będą w taki sposób chcieli walczyć? Nie, bo taki żart widziałem właśnie, że oni będą jakby
w pozycji transformersów, że będą mieli cztery ręce i będą na baranach u siebie wtedy, żeby być wzrostem równym ze mną i ten zasięg będzie dłuższy, poza tym będą mieli dwie ręce, które mogą mnie trafić. Ta moja obrona była trudniejsza, no ale oczywiście wszystko jest śmiechowo, bo to śmieszki są z grywusy, więc tak jak trzeba. To co lubimy, to co myślę wszyscy lubią najbardziej, bo na tym też właśnie polega cała ta idea frików i to myślę nakręci oglądalność i też młodym się ja przynajmniej pokażę młodemu pokoleniu, że ten sportowiec, który ma swoje lata, też można umieć siebie żartować i sam może też fajnie pożartować z kogoś innego. I też masz duży dystans do siebie, prawda? Natomiast chłopaki tutaj mieli takie telefony, przynajmniej Ludwiczek miał takie telefony troszeczkę zaczepne w jego stronę. W pewnym momencie nawet miałam wrażenie, że za mocne. A ty jak to oceniasz? Ja do końca nie śledzę ich po prostu życia w social mediach, więc tam wiem, że oni może z tego synu z różnego rodzaju prowokacji, z różnego rodzaju takich zaczepek, jakby z aktualnych sytuacji, które są głośne i jakby też przedstawiają, wstawiają swoje komentarze i nie każdy musi podobać i prawdopodobnie tak było, stąd jakby taka reakcja tego widza, który się dodzwonił, że miał po prostu widocznie Ludwiczek coś za uszami, co nie pasowało osobie, która dzwoniła. Albert, ja zawiodłam się, że nikt nie zadzwonił z widzów i nie zapytał o tą walkę z Tomaszem Adamkiem, no bo jednak to jest to twoje marzenie i to jest coś, do czego dążysz i chciałbyś z nim zawalczyć. Więc jakbyś mógł tutaj widzom powiedzieć jeszcze raz, dlaczego z Tomaszem Adamkiem chciałbyś pokazać siebie? Dlaczego uważasz, że warto, żeby widzowie to zobaczyli? Tak, faktycznie. Takim moim wielkim marzeniem było sprawić się z Tomkiem Adamkiem. My nie mieliśmy okazji walczyć w boksie zawodowym, jakby nasze drogi były inaczej prowadzone. Natomiast wielki szacunek dla Tomka. Tomek wydaje mi się jest najlepszym zawodnikiem, najlepszym bokserem zawodowym w historii polskiego boksu zawodowego. Mistrzem dwóch kategorii wagowych, półciężkiej i junior ciężkiej. Pretendentem tytułu Mistrzostwa Świata walczył też z tym samym mistrzem, z którym ja przegrałem, czyli z Witalijem Kliczko. Rozpoczął karierę w boksie zawodowym, przepraszam, we freak fightach. Teraz jesteś 3 lata starszy, obydwaj to robimy. Można sprawdzić, kto jest w lepszej formie. Myślę, że ta walka by się obroniła i było fajne widowisko, dużo ludzi by chciało to zobaczyć, tym bardziej po tych takich moich prowokacjach. Więc to... Ale jeszcze za słabo prowokujesz, bo to był tam jeden komentarz, który ty tak naprawdę dodałeś. To jeszcze nie jest taka prowokacja, jak tutaj wiesz, na freak fighty przystało. Musisz chyba coś bardziej poddymić po prostu. No tak, myślę, że bardziej poddymić, ale myślę, że będzie okazja, bo tam szykuję niespodziankę, szczególnie po tym ostatnim zachowaniu Tomka, gdzie pijanego go wyrzucają z samolotu, zamiast pokazać klasę, to startuje do stewardess, zaczyna żużlować, zamiast wyjść z kulturą i troszkę się zachować, więc uważaj, nie zaczepiaj stewardess, bo mogą poprosić mnie, żebym cię będę mógł zbić. No tak, no właśnie, a czy ty jesteś pewien, że Tomek Adamek był wtedy pod wpływem alkoholu, czy raczej uważasz, że mogły to być plotki, spekulacje? Nie no, zdecydowanie myślę, że potwierdzone zostało, bo tam wyszła na jaw sprawa, że na alkomacie go sprawdzili, tam miał ponad promil 2, więc był pijany, nie? I tyle. Dobrze, Albert, dziękuję ci bardzo, powodzonka życzę, wszystkiego dobrego.